Kilka dni temu upamiętnialiśmy 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wojny, która zapoczątkowała bardzo trudny okres w najnowszej historii naszej ojczyzny. To wydarzenie na lata zablokowało rozwój naszej ojczyzny. Dzisiaj możemy sobie tylko zadać pytanie, gdzie bylibyśmy teraz, gdyby nie tragiczne wydarzenia z naszej historii. Jedno jest pewne, nawet w obecnych czasach, jak pokazuje sytuacja na Ukrainie, żadne państwo nie może się swobodnie rozwijać bez zapewnienia sobie bezpiecznej pozycji w hierarchii narodów świata. Pamiętamy, że wojsko jest naszą przyszłością, a my jesteśmy przyszłością wojska. Wybraliśmy trudną, ale jakże zaszczytną drogę dalszego rozwoju. Sprawmy, by mundur żołnierza polskiego kojarzony był z przyzwoitością i honorem. Żyjemy w czasach trudnych. Putin postanowił odbudować imperium rosyjskie. Zawsze imperium rosyjskie zagrażało wolności narodów, które żyją w sąsiedztwie Rosji. Najlepszą i jedyną odpowiedzią na te groźby jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Wzmacnianie Wojska Polskiego poprzez zwiększanie liczebne wojska i poprzez wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń. I konsekwentnie to robimy. Robi to rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest też moim podstawowym zadaniem, kiedy pełnię misję ministra obrony narodowej. Mimo tego, że są tacy, którzy mówią, że za dużo wojska, szczególnie na wschodzie niepotrzebne wojsko, albo mówią, że za dużo broni kupuje dla wojska, to proszę Państwa, ja się nie zatrzymam na tej drodze wzmacniania Wojska Polskiego.